czwarta kolejka PGNiG Super Piłkarzy Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Gdańsku, gdzie Wybrzeże w bardzo ciekawym meczu podejmować będzie Azoty Puławy. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muraz. Wydaje się, że to najciekawsze spotkanie Azoty Puławy. To zespół, który od lat próbuje tutaj naruszyć prymat tej pierwszej dwójki. Zabrakło tu dobrego timingu, blisko straty, sędziowie sygnalizują grę pasywną, trzeba będzie rzucać. Próba do grania na koło, nieudana, szansa na kontrę, Fedeńczak. I skutecznie otwiera wynik Dawid Fedeńczak. Gospodarze, który cały czas grają w osłabieniu. Będzikowski, dobry zwód do lewej strony. Dogranie do skrzydła i zatrzymany. Kacper Adamski. To blisko przechwytu. Nie udało się Fedeńczak. Jeszcze raz zatrzymany świetnie przez Wałacha. No, w sytuacji 1 na 1. Próba dogrania na koło. Jeszcze na skrzydło. Ale teraz myli się pieczątka. Dużo prostych błędów. Jest Przybylski, Wałach, świetna interwencja. Oj, tam jakiegoś urazu nabawił się chyba Neidzmawc. Teraz dobre wbicie się. Jeszcze raz podobna akcja, Stępień, Miliczewicz, Będzikowski. Teraz on rzuca, świetnie wyszedł do góry. Rafał Przybylski w swojej karierze bardzo długo grał. Nie ma czasu na opowieści, bo Będzikowski zdobywa kolejną bramkę. Kosmala, Miliczewicz indywidualnie. Miliczewicz, jest trafienie, przebił się tam przez nogi Wojciecha Boruckiego. Pieczonka, Miliczewicz. Znowu się zawahał, strata piłki, szansa jeszcze dla Azotów na doprowadzenie do remisu. Tak też się dzieje. Marek Marciniak, ależ błąd gospodarzy. Będzikowski zablokowany, a więc po 13 po pierwszej połowie. Chyba nie muszę Państwa namawiać, aby Państwo zostali na drugą część spotkania, bo niezwykle ciekawe spotkanie. Stępień, jeszcze raz Będzikowski, indywidualnie, ależ przedarł się Jakub Będzikowski, jego piąta bramka. Papina, szybko, Stępień, Kosmala, jest odpowiedź. Stępień, pieczonka, pieczonka, po raz kolejny zablokowany, szansa dla Azotów na szybszą akcję. Jest trafienie, dobrze to zrobił Piotr Jarosiewicz. Adamski, ależ Jachlewski to zrobił, wyskoczył, pusta bramka, Mateusz Jachlewski, fantastyczny fragment tego zawodnika. Sędziowie sygnalizują grę pasywną. Jachlewski, Jachlewski! Ależ interwencja! Teraz Wojciecha Boruckiego, niezwykle ważna obrona. Przybylski. Wajes, Kowalczyk, Kowalczyk! Mamy remis. Teraz dobrze, cierpliwie zagrali do wolnej pozycji. I Poważyński, trzeba oddawać rzut. Będzikowski wyszedł w górę. Będzikowski! Ależ co to zrobił Jakub Będzikowski. Dwubramkowe prowadzenie Wybrzeża. Kosmala, nic z tego nie wynika. Poważyński wyszedł w górę. Nie, Poważyński! Cóż za rzut! Będzikowski. Stępień. Jest trafienie. Poważyński. Stępień na koło. Jest trafienie z Mawca. Poważyński. Stępień. Stępień. I jeszcze trafia Stępień. I to już jest koniec. 30 do 25. No, Wybrzeże cieszy się, jakby zdobyło medal Mistrzostw Polski, ale pokonują AZS Puławy, trzecią drużynę poprzedniego sezonu. 4 mecze, 4 wygrane. Fantastyczny start zespołu. Jakub Będzikowski, tak jest. Zasłużona nagroda. Bramki w ważnych momentach. 7 trafień. Świetny występ Jakuba Będzikowskiego. Teraz za uwagę dziękuję. Marcin Muraz. Do zobaczenia, do usłyszenia.